dziś gościem 7 wspaniałych pytań Arkadiusz Moryto, skrzydłowy PGE Biłe Kielce i reprezentacji Polski. Dzień witam dobry. Serdecznie. Ja również ciebie, Arku, witam. Pierwsze pytanie dosyć abstrakcyjne. Czy spotkałeś kiedykolwiek żyrafę, która była bardzo spragniona? Możesz zacząć odpowiadać. Start. No muszę przyznać, że nie za bardzo, nie za bardzo wiem, o co chodzi. Może jakieś nakierowanie? Wyjazd klasowy do Rydzewa? Znaczy, no wyjazd klasowy do Rydzewa to kojarzy taką sytuację, ale no była tam jedna żyrafa, którą przy okazji ugryzła też brazylijska pszczoła. I to zawodnik, który gra teraz w Wybrzeżu. To była chyba ta żyrafa, o której mowa. Żyrafa była spragniona. Czy cokolwiek tej żyrafie dawałeś? Oj, dawałem i to w bardzo szybkim czasie wypił to, co mu powierzyłem. Co powierzyłeś tej żyrafie? Bardzo smaczny napój bogów. Chmielowy. Chmielowy z dodatkiem soczku malinowego. Sprawa zatem wyjaśniona. Pytanie drugie. Podobno twoim ulubionym zawodnikiem z rocznika 1998 w SMS-ie był Maciek Zarzycki, który teraz aktualnie gra w Gwardii Opole. Do czego doszło w trakcie jednego z waszych wspólnych meczów? To chyba bardziej chodzi o treningowy mecz. No tak, takie były czasy, że troszkę się z Maćkiem po prostu nie dogadywaliśmy. I pewnego razu przy rzucie pociągnął mnie za rękę. Ale za pierwszym razem byłem jeszcze cicho, ale kiedy zdarzyło się to drugi raz z rzędu, no to troszkę się posprzeczaliśmy. Doszło do delikatnego zwarcia, ale trener Tomaszewski nas szybko rozdzielił. Bijatyka lekka? No nie, nie nazwę tego bijatyką, lekkie zwarcie. Jak teraz wasze stosunki? Dobrze, no on gra w Opolu, ja tutaj, widzimy się czasem na meczach, także... Jest okej. Okay. Pytanie trzecie. Po ostatnich meczach Realu Madryt, którego jesteś, z tego co słyszałem, wiernym fanem, Paweł Salacz z Wybrzeża pyta, czy dołożycie do gabloty w tym sezonie więcej pucharów od Wybrzeża? Chodzi o Real Madryt, tak? Czy dołoży więcej? Brawo. No to trzeba go spytać, czy po ostatniej porażce z Mielcem mają jeszcze na to szansę, żeby jakiś puchar zdobyć. Bo Real, no już nie ma niestety szans, ale czekam na następny sezon. Real Madryt, Wybrzeże 0-0, coś czuję po tym sezonie. Na pewno. Pytanie czwarte. W czasach twojej gry w Zagłębiu Lubin istniała pewna zależność między zdobytymi przez ciebie bramkami, a sposobem ich celebracji po meczu. Jaka? No po prostu taka była zasada w drużynie. Ile rzuci się bramek, no to tyle trzeba wypić tego napoju, właśnie tak jak mówiłem, bogów. No i co? I taka zasada panowała w szatni. Oczywiście dlatego starałem się rzucać jak najmniej bramek. No właśnie, w związku z tym pytanie piąte. W meczu z Piotrkiem Waninem w barwach Zagłębia zdobyłeś tych bramek aż 13. Jak ta celebracja się więc zakończyła? No zakończyła się tak, że moja dziewczyna Magda miała na 9 do pracy i wróciliśmy gdzieś o 3 w nocy. No i tak nie pomyślałem i zaprosiłem wszystkich do mnie do mieszkania. Powiedziałem chłopakom, że pójdę namówić Magdę, żeby się zgodziła na imprezę i tak dalej. No i co? Chłopaki znaleźli mnie w krzakach, bo troszkę straciłem równowagę. W jakich krzakach było to ważne? Takich iglastych. Potem Magda wyciągała mi przez tydzień te igiełki z rąk, także no nie było kolorowo, a jeszcze nie było bardziej kolorowo, kiedy obudziłem się rano i, no i Magda miała do mnie niemałe pretensje o to, bo wstawała do pracy. Pytanie przedostatnie. Z kim i dlaczego dzieliłeś w czasach SMS-u zeszyt na lekcjach języka polskiego? Znaczy, ja powiem tak, że wydaje mi się, że z wszystkim dzieliłem zeszyt, bo tych zeszytów na 12 osób w klasie były może 3, więc ciężko było z kimś nie dzielić, ale podejrzewam, że chodzi o Szymona Sićko. Tak, bo on miał zeszyt, ja nie miałem i czasem notowałem u niego w zeszycie. Pytanie ósme, a nawet siódme, ostatnie. Pytanie od kolegów z SMS-u, którzy martwią się o twoją fryzurę. Kiedy przeszczep włosów? No niestety, jak widać, włosów ubywa z każdym rokiem i jest ich coraz mniej. No i planuję niestety, operację, przeszczep włosów, bo nie chciałbym być łysy, a wszystko do tego dąży. Dziękuję ci serdecznie. Proste pytania? No mogły być. Niektóre za mocne, ale to nic. Trudno. Gościem 7 wspaniałych pytań był Arkadiusz Moryto. Dziękuję ci bardzo.
wielbiciel piwka. To jest kłamstwo i nic takiego nie miało miejsca.